Mój sklep kolonialny w sieci jest otwarty. Proszę poszukać. cejrowski.com/sklep. Co tam jest? No, ma tę moc. Tu Państwo widzą. Koszulki wszyscy won. To hasło coraz lepsze się robi. Gra boso przed świat. Tu i cała masa innych rzeczy. Yerba. Mate. Rurka do yerby. Naczynie do yerby. Mate wszystko w moim sklepie. cejrowski.com/sklep. Studio Dziki Zachód. No i ja się śmieję od początku tych sankcji wszystkich, które były kolejnych. Zachód już wie, że dał się ograć Putinowi, napisała pani do mnie, bo mają port na drugim końcu świata, który przynosi Rosji fortunę i eksportują to, co eksportowali cały czas. Wcześniej ja opowiadałem w Radiu Wnet o tym, że ropę nadal eksportują, bo jeżeli obłożymy sankcjami kraj mały, leżący w jednym miejscu, który da się jakoś osaczyć, typu Iran, no to sankcje mają szansę działać, natomiast nigdy nie są w 100% szczelne. To samo było z Kubą. Kuba za czasów Castro była obłożona sankcjami przez Stany Zjednoczone, ale i tak, jeżeli miała zaplecze w postaci Rosji Sowieckiej, to mogła wszystkim, co na Kubie wyrosło albo było cennego, handlować. W ten czy inny sposób, może z pewnymi utrudnieniami. A tutaj mamy do czynienia, w przypadku sankcji nałożonych na Rosję, mamy do czynienia z mocarstwem, które leży na dwóch kontynentach. To jest może mocarstwo chwilowo osłabione, ale ono istnieje od setek lat, za carów istniało i ma dostęp do kilku mórz w różnych częściach świata oraz ma powiązania gospodarcze z całą masą państw, które sobie nie mogą pozwolić na niekupowanie czegoś od Rosji, co kupowały wcześniej. I w związku z tym cała masa innych państw po nałożeniu sankcji kombinuje, w jaki sposób obejść te sankcje. W tym wszystkie kraje Unii Europejskiej. I proszę, niech pani rozwinie temat, który mi pani przysłała, a ja pani ukradłem dwa pierwsze zdania, że Zachód już wie, że dał się ograć Putinowi. Nie, no niczego mi pan nie ukradł. Tak, tutaj to, co jest chyba takie najbardziej rażące, to to, że ta ropa jest eksportowana przez statki, które należą do europejskich firm żeglugowych, albo też są ubezpieczone przez firmy z Europy. Bo to, że Rosja znajdzie sobie rynki zbytu, to, że my dzisiaj nakładamy pewną kalkę, nie wiem, jako Zachód czy Stany Zjednoczone i mówimy, że Rosja jest osamotniona na całym świecie, to nie jest prawdą. Absolutnie jest tak, że część świata dyktatorskiego i część bogatych państw bliskowschodnich wspiera Rosję i tutaj pełna zgoda. To jest bardzo taka błędna moim zdaniem narracja, którą my powtarzamy, ale to, że uczestniczą w tym europejskie statki żeglugowe, to, że są ubezpieczane przez firmy też pochodzące z Europy, no to już jest rażące i nieco, no takie nawet śmieszne, bo kolejne pakiety sankcji są nakładane, cierpią też przez to państwa Unii Europejskiej, a z drugiej strony tak się dzieje. Dlaczego pani mówi, że to jest rażące? Czy pani oczekuje od dyrektora firmy, który ma kilka statków, tankowców na przykład, i transportuje ropę od dziesiątków lat, a drugi facet obok ubezpiecza te jego statki. Każdy z nich zatrudnia jakichś pracowników. To są Europejczycy, tacy sami jak pani. Pracują w tym przedsiębiorstwie. I tankowiec i obsługa tankowca to nie jest 20 chłopa. No na samym tankowcu może by wystarczyło 20 marynarzy, ale to całe przedsięwzięcie to jest chleb dla bardzo wielu rodzin. I teraz pani proponuje facetowi, który ma tylko tankowce i przewozi tylko ruską ropę od dłuższego czasu i takich ma klientów, którzy kupują ruską ropę. Pani mu proponuje, żeby on, kiedy usłyszał o sankcjach, to żeby zamknął swoją firmę, zwolnił wszystkich ludzi, Europejczyków, wyrzucił ich na bruk z powodów ideowych. No to jest zbyt wysoko postawiona poprzeczka dla faceta, który ma do wyżywienia kilka tysięcy pracowników i od wielu lat żyją z przewozu ropy. Na przykład ruskiej. No to jest zbyt wysoka poprzeczka. Jeszcze tak wyjaśnić. Ja nie proponuję przeciętnej prywatnej firmie, żeby się zamykała, i oczywiste jest to, że
biznesmen, ktoś, kto funkcjonuje na rynku, nie będzie się kierował kwestiami ideologicznymi czy nawet jakimiś wytycznymi z Unii Europejskiej. Ja raczej wymagam, jeżeli Unia Europejska tak mocno ingeruje w światowe rynki surowców energetycznych, jeżeli nakłada te sankcje i część biznesmenów pewnie z Europy też na tym dzisiaj traci, to ja raczej wymagam, żeby to Unia Europejska i jakieś konkretne osoby dopilnowały, aby te sankcje działały i były szczelne i sprawiedliwe, bo to, że ktoś będzie chciał na wolnym rynku zarobić i nie zwalniać swoich pracowników, to jest oczywiste, no ale to wtedy albo Unia Europejska proponuje mu jakąś alternatywę, albo daje jakieś zadośćuczynienie, no bo z drugiej strony to jest no taka robota głupiego, po co nakładać kolejne pakiety sankcji, i tak część przecież przedsiębiorców z Unii Europejskiej też na tym traci, a z drugiej strony wiadomo, że Rosjanie i tak handlują i skoro miała być najpierw chyba za $60 ta baryłka, sprzedają za cenę wyższą niż $70, no to jest po prostu, to się mija z celem. Ja nie mogę kazać prywatnemu przedsiębiorcy, żeby on się dostosowywał do tych wymogów. No, ale pani wymagać od... Pani, no, od Unii pani chce wymagać, tak? A kim jest Unia w tej transakcji, że Unia ma teraz co? Płacić za przestój kilkudziesięciu tankowców, które ktoś posiada i prowadzi tego rodzaju firmę? Czyli Unia ma Europejczykom typu Jaśmina Nowak zabrać pieniądze w podatkach tą czy inną drogą, po to, żeby kilkanaście tankowców stało w jakimś porcie do końca wojny, która nie wiemy, kiedy się skończy, i żeby oni nie handlowali, tylko będziemy im wypłacali co? Będziemy im wszystkim teraz pensje wypłacali? Z pani podatków? No, to co jest lepsze, jeżeli Bruksela zakazuje... No tak, ale jeżeli Bruksela zakazuje importu tej rosyjskiej ropy, nakłada limity na cenę tych surowców, a potem nie potrafi tego dopilnować, no to też chyba nie należy przechodzić milcząco obok tego tematu. Unia Europejska nie miała prawa tego robić w taki sposób, jak to zrobili. Jakim prawem oni nakładają sankcje tego typu na mocarstwo, które od początku jest jasne, że nie będą te sankcje szczelne, czyli oni zmuszają ludzi do takich wyborów. No chciałbym rzeczywiście ukarać tych ruskich i z nimi nie handlować, ale przecież nie mogę, bo ja mam 4 tankowce. I co ja mam z nimi zrobić teraz? Bruksela powiedziała, że są sankcje i ja mam po prostu mam zamknąć wszystko? Mam zbankrutować moją rodzinę? Dorobek życia mam zniszczyć? Mam zniszczyć infrastrukturę. Port ma też zgnić nieużywany, bo przestajemy kupować od ruskich. No to sankcje były absurdalne od początku. Wiadomo było, że nic z tego nie będzie, tylko Ruscy na tym skorzystają. To było dosyć jasne już u zarania tych sankcji. No i ja nie uważam, że Unia Europejska powinna płacić odszkodowania przedsiębiorcom, dlatego że oni się stosują do sankcji, tylko Unia Europejska nie powinna wprowadzać sankcji. No to jest dyskusja już całkowicie na temat zasadności tych sankcji. No moim zdaniem coś musimy jako Unia Europejska robić, aby Rosję osłabiać, bo jednak wciąż... Nauczycielkę wystarczyło w szkole spytać. W jaki sposób, tylko może starej daty, bo dzisiaj nie ma kar w szkole, w jaki sposób stosować kary na niegrzecznego chłopca, który psuje nam lekcje? No taki mały Włodzia Putin psuje, tam bije się z innymi, brzydkie rzeczy robi. Jak go karać? No nie stosujemy kar, które będą nieskuteczne, bo osłabiamy autorytet nauczycielki. Więc Unia Europejska jak nauczycielka próbowała zastosować kary wobec Putina. On się śmiał z tych kar. Co, uderzysz mnie linijką w rękę? Ja mam wysoki poziom bólu i mnie to nie zaboli. Zabierzesz mi kanapkę, ukradnę 4 innym kolegom. Dobierano całkowicie błędne metody. Jeżeli kara ma być skuteczna, to musi być dotkliwa dla tego małego Putina. To trzeba było nauczycielkę zapytać. Jak to zrobić, żeby go ukarać? Co byś zrobiła z takim uczniem, który coś takiego robi, że się z drugim bije, z tym uczniem o nazwisku Ukraina, on się ciągle bije. Co byś mu zrobiła, żeby poczuł? No i ma pan jakiś pomysł? Karanie mocarstwa, który ma pomysł, on ma porty, Putin, ma porty dookoła świata. Od północy państwo se zobaczą, jakie ma porty i gdzie je ma. I na Bałtyku ma, i na tamtych morzach, tam dookoła bieguna północnego ma porty, i od południa ma porty, i ma kontakty, i linie handlowe na południu, i przez Morze Czarne. W jaki sposób chcemy szczelnie zamknąć Rosję? Powinniśmy sobie powiedzieć na samym początku, że to jest niewykonalne. I w związku z tym dobieramy inny rodzaj kar, bo kary tego typu nie zadziałają, tylko się ośmieszymy.
A poza tym jest to demoralizujące. Od tego zaczęliśmy ten wywód, że jeżeli jak Unia nałożyła nierealne kary, że tankowce mają nie pływać, to to jest demoralizujące również dla tych Europejczyków, którzy szukają obejścia, czyli niszczą własny system prawny. Kombinują przeciwko własnemu państwu o nazwie Unia Europejska. No to jest degrengolada moralna, bo przestajemy szanować własne prawo, skoro musimy je omijać w taki sposób. I to się właśnie dzieje teraz w Unii. Unia się ośmieszyła, a Putin zarabia głupie forsy. No a nam została ostatnia minuta, więc chyba już nie rozpoczniemy kolejnego tematu. Nie rozpoczniemy. I co teraz będzie? No afera. A u mnie już zegar bije. W zasadzie możemy chyba skończyć audycję, bo zegar okrętowy powiedział, że już jest godzina 19. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.